Witam wszystkich z tej strony Węga. Taki malutki update tego mojego 25-litrowego baniaczka. O, niby to krewetkarium. Wiem, rzadko teraz jakiekolwiek filmy wrzucam, no ale po prostu nie ma o czym kręcić. Już wszystkie tematy zostały wyczerpane praktycznie. Chociaż tam, powiedzmy w cudzysłowie, no. No, ale przecież nie, tutaj nie chodzi o to, żeby wrzucać 5 filmów w tygodniu, tylko raz na jakiś czas, co tam się w baniaczku dzieje. No i dzisiaj nie będzie już obraz wam latał, bo już mam statyw i kręcę ze statywu. Co tutaj się zmieniło w tym baniaczku? No, jakieś 2 tygodnie temu to tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jest ta lolibelia teraz, no tu widzicie, tu było wszystko zarośnięte walisnerią. Wszystko to poszło. Oddałem znajomej, zostawiłem sobie tylko z tyłu walisnerię, a tutaj właśnie naprzód dałem tą lolibelię. Doszło kilka rybek, takich malutkich tam w sumie, sobie może to nie jest dla nich jakieś tam, znaczy się, nie jest ich za dużo tutaj. Jest obecnie, dokupiłem 2 kiryski pstre i widzicie właśnie te 2 ramireski, to można powiedzieć, że uratowałem od śmierci. Bo miały iść, nie wiem czy to pan, ja tak zrozumiałem, że to pójdzie w kibel wszystko. Nie wiem co pan miałby z tym zrobić, zoologicznego, bo szykował akwaria na nowe rybki. I także te 2 wziąłem, reszta tam kilka pływały już do góry brzuchami. Pan stwierdził, że on nie ma czasu, codziennie nie zagląda do akwarium i nie widział. No okej, okay, no. Nie widzicie w akwarium 10 rybek pływających do góry brzuchami, no to no ale to mniejsza z tym. Te 2 były ostatnie, zabrałem je przez pierwsze 2 dni, to praktycznie siedziały w zielsku, nie wyłaziły i dopiero po 2 dniach teraz już tutaj opanowały ten właśnie przód akwarium. Tu sobie opływają. Nie wiem czy to. Prawdopodobnie to są 2 samce. Ten większy na pewno, a ten mniejszy jeszcze nie wiem. Kardynałek. Chiński niby to. Były 3, został 1. Też jakieś takie były. Z tego samego. Nie z tego samego, z drugiego zoologicznego sklepu. Kirysków pstrych dokupiłem 2 z tego względu, że chciałem, żeby się w końcu te moje 2, co są, żeby się w parę dobrały. Ale nie wiem. Nie wiem dalej jak to. Jest jeszcze jedna panda. Ta starsza co była, padła. Dzisiaj zobaczyłem po jakichś 2 miesiącach glonojada. Także to akwarium żyje swoim życiem, ja to tylko robię podmianki tam od czasu do czasu. Jakąś tam przycinkę. CO2 znowu jest tutaj podpięte z butli. Z tego względu, że no, roślinki stały w miejscu, nie ten. Co ta walisneria, to mi się to wydawało, że to jest sagitaria. Okazało się, że to jest jednak walisneria, po podpięciu z powrotem CO2. Strzeliła jak głupia. Po tej stronie, no kreweteczki tam no, mnożą się. Nie tak jak bez CO2, ale też się rozmnażają. Jakoś tam sobie żyją, dają radę. Karmię co 2 dni. Tutaj właśnie po tej stronie, po lewej stronie akwarium. Bakopa. Były tu chyba 3 odnóżki, no 3 sezonki.
też bez CO2 stałych miejsc. No niby światło dobre jest, ale stałych miejsc. Podłączyłem znowu CO2, to teraz rosną jak głupie. Tutaj na środku jeszcze, ale wam pokażę. Pistia. To już tylko zostały, zostawiłem sobie dwie takie większe rozetki chyba, czy trzy. A jedną taką dużą, że zajmowała, pół tego zbiornika zajmowała, jedna roślina. Oddałem siostrze. Ale to fajnie to wygląda i ryby w tych korzeniach tych, z tej pisy lubią pływać. Ale już po prostu no mało światła tu dochodziło do tego mchu, do tych krypt. A szczególnie do tej właśnie, tutaj po tej stronie tą lolibelię, co sobie przesadziłem, chcę, żeby się rozrosła trochę. No i tak. No i to by było na tyle z tego update'u. Do miesiąca czasu myślę, że ta 108, albo nawet i szybciej, ta 108 będzie stała, już odpalona. Więc jak co, to filmik będzie nakręcony ze startu tego akwarium. Sam już się nie mogę doczekać. Tyle czasu stało, czekało, więc... Więc będę zadowolony, jak tam będzie, jak start przebiegnie pomyślnie. No, tylko nie wiem jeszcze za bardzo z roślinami, jakie tam bym chciał mieć. Ale na pewno jakiś trawniczek, no. Coś tam będzie na trawnik. No i kawałek plaży, bo dla kirysków, bo planuję takie jakieś statko kirysków. Bo w ogóle chcę do tego akwarium jakieś takie mniejsze ryby tam, żeby sobie były. A co to jeszcze tutaj do tego małego baniaczka? Plaga zatoczków praktycznie zniknęła. Odkąd wrzuciłem tutaj cztery asasiny, to może ludzie to opisują, że wpuścili do 200-litrowego akwarium dwie helenki, po dwóch tygodniach nie było śladu po zatoczkach. Gówno prawda. Aż tak szybko to nie działa. No jak u mnie w 25 cztery helenki w ciągu miesiąca, myślę. No są jeszcze zatoczki, jest, ale już jest taka minimalna ilość. Ale to myślę, że to był proces w miesiąc, może miesiąc z kawałkiem. Tak bym to określił u siebie. Więc nie wiem, jak to, nie wiem skąd oni te helenki ci ludzie biorą, że one są takie żarłoczne, że w ciągu dwóch tygodni dwie helenki opierdzielą 200-litrowe akwarium. No zależy, ile jeszcze tam tych zatoczków było. Bo jeżeli było 5 na krzyż, no to się nie dziwię. No ale jeżeli było tak jak u mnie, ślimak na ślimaku, no to wątpię, żeby to tak szybko, sprawnie poszło. No. Także mam nadzieję, że teraz wam się podoba kręcenie ze statywu. Nie będą niektórzy co narzekać, że ręka ci się trzęsie, zrób coś z tym. No to w końcu zrobiłem. No. I tak to jest. Jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, jaki statyw i gdzie kupiłem, no to tam można do mnie na plif napisać. Dałem z przesyłką dokładnie 53 zł za ten statyw. Taki najprostszy dla amatorów. Z uniwersalną tą właśnie do większości aparatów przykręcanej. No. Także trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich. Na razie.